wartość można zbudować wtedy, kiedy jedna osoba sprzedaje co innego, a ty kupujesz z myślą o czymś innym. Kto dzisiaj potrzebuje magazynu pięciokondygnacyjnego? No to trudno mu to było sprzedać. Rynek kupiliśmy za niespełna 2000 zł do metra PUM-u, niecałe 6 milionów złotych. Sprzedaż to jest około 25 milionów złotych. Nie sztuką jest utrzymać ceny te same i sprzedać po prostu za tanio. Sztuką jest maksymalizowanie przychodu z całego projektu. Z jednej strony nie był to szybki flip, ale z drugiej strony był to szybszy projekt niż taki stricte projekt deweloperski. Rynek kapitałowy to jest doskonała przestrzeń do budowania biznesu. Naturalnym miejscem spółki dojrzałej jest giełda. W związku z tym połączenie branży nieruchomości z rynkiem kapitałowym to jest coś, co jest moim celem. Biznes Rider. Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość w interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest mój wspólnik, deweloper, przedsiębiorca Jacek Orzeł. Piąteczka. Witam, cześć. Z Jackiem realizowaliśmy wspólnie inwestycję Długa 2. To była taka przebudowa, rewitalizacja budynku typu szwalnia, czy tam była szwalnia. I my to przerobiliśmy między innymi na mieszkania. I wiele osób się pyta mnie, Daniel, jak to wyszło, jak to poszło. I dzisiaj zaprosiłem Jacka, żeby porozmawiać na temat projektów deweloperskich, ale też się pokazać Wam, jak udało nam się tę inwestycję zrealizować, żebyście zobaczyli na konkretnym przykładzie, też na liczbach, jak nam ten temat wyszedł, żeby może też Was zainspirować do tego, że takie projekty no, są dostępne, są w zasięgu ręki i można je realizować. Jacek, jakbyś mógł powiedzieć dwa słowa o sobie, okay, zanim przejdziemy do tych konkretów i do tych projektów, i nich mówili, to jakbyś miał powiedzieć, jakim jest Jacek Orzeł. Okej, okay, ale w jednym słowie, bo spodobało mi się Twoje pytanie, że ludzie pytają, jak nam poszło. No właśnie poszło, słuchajcie, to jest najlepsze podsumowanie. Po prostu poszło. Jestem przedsiębiorcą od 20 kilku lat, zajmuję się biznesem, daje mi to dużo fanu, dużo satysfakcji z tego, co robię. Po kilkunastu latach, 18 latach pracy w branży motoryzacyjnej, miałem już tego dość, stwierdziłem, idę do lepszej, ciekawszej branży i tutaj była ta inspiracja, Daniel, Twoja, żeby się zająć nieruchomościami. No i od kilku, prawie 10 lat jestem w nieruchomościach i super, i działam kolejne projekty od małych kilku lokalowych budynków po kilkudziesięciolokalowe. Mhm. No i pewnie dzisiaj powiemy też o planach na przyszłość. Znaczy, taką ciekawostką jest to, że my się poznaliśmy, kiedy ja byłem studentem, miałem tam 23 lata i ja wtedy szukałem swojej drogi, szukałem inspiracji i spotkałem wtedy Jacka. Jacek był wtedy prezesem spółki giełdowej, która weszła na giełdzie, był w telewizji biznesowej, ja go wtedy zobaczyłem i pomyślałem sobie, co, Jezu, co to jest za gość. Ja Cię wtedy poznałem i to było nasze pierwsze spotkanie, więc ja byłem studentem i się uczyłem dopiero tego fachu, a Ty już byłeś giełdowym prezesem spółki, prawda? Więc poznaliśmy się wtedy, świat nas trochę połączył, Ty poszedłeś w swoją stronę, ja poszedłem w swoją, no i się spotkaliśmy. A i potem się trochę role odwróciły, potem ja szukałem inspiracji. Właśnie po tym, jak już stwierdziłem, dobra, zostawiam dotychczasową branżę i pytanie, czym warto byłoby się zająć, zacząłem trochę networkingować, rozmawiać z różnymi znajomymi i jak spotkałem Ciebie, to mówiliśmy się na kawę i przy tej kawie Ty mówisz, Jacek, przyjrzyj się deweloperce i od słowa do słowa, najpierw było szkolenie, potem był pierwszy projekt i tak się potoczyło. Tak, dokładnie, więc my się zaliśmy, Ty zrobiłeś po szkoleniu w moich warsztatach deweloperskich pierwszy projekt, natomiast skumaliśmy się na kolejnym warsztacie, akurat, który organizowałem z najmu, więc i wtedy zrobiliśmy projekt. To jest projekt Długa 2, to kupiliśmy szwalnię. Jaki tam był problem w tej szwalni? Powiedz mi, dlaczego ktoś to sprzedawał? Najciekawsze, znaczy często w nieruchomościach jest tak, że wartość można zbudować wtedy, kiedy jedna osoba sprzedaje co innego, a Ty kupujesz z myślą o czymś innym, o innym wykorzystaniu tego budynku. I sprzedający sprzedawał budynek przemysłowy, pięciokondygnacyjny. Kto dzisiaj potrzebuje magazynu pięciokondygnacyjnego? No to trudno mu to było sprzedać, a my kupując ten budynek, myśląc o nim, już widzieliśmy tak naprawdę wielorodzinkę. Ja pamiętam, jak oglądałem ten budynek, chciałem go też kupić, jakby niezależnie, natomiast wtedy dla mnie brakowało mi partnera, z którym mógłbym to zrobić, bo miałem też ileś tematów pozgrzebywanych, więc akurat tak się złożyło, że zrobiliśmy to wspólnie. Powiedz mi, jakie tam były problemy po drodze? Ile trwał ten proces?
To może jeszcze do jednej rzeczy wrócę, bo ja jak oglądałem ten budynek, to byłem po tym, jak skończyłem inny projekt deweloperski i szukałem swojego kolejnego oczka w głowie. I jakby dogadałem i zarezerwowałem ten budynek, jeszcze nie wiedząc, z kim go do końca go zrobię. Znaczy brałem pod uwagę, że będę go sam realizował. I właśnie tak jak wspomniałeś, na tym szkoleniu u Ciebie zaczęliśmy o tym rozmawiać i zauważyłem, że Ty możesz mi dodać wartości do projektu. Znałeś już ten budynek, więc go zrobiliśmy. Ale też razem. Kiedyś parę lat wcześniej w Puławach miałem też podobny taki sam praktycznie projekt, też szwalnie, też przerobienie inne mieszkania, więc można powiedzieć, że już trochę błędu popełniłem na tamtym projekcie, które mogłyby nam tutaj pomóc. Okej, a powiedz mi, ile trwała procedura od zakupu do pozwolenia na budowę? Od pierwszego obejrzenia budynku do pozwolenia, prawomocnego pozwolenia na budowę upłynęło 1,5 roku. Natomiast od momentu, kiedy podpisaliśmy umowę przedwstępną, jeszcze nie wiedząc, że będę to robił z Tobą, do momentu, kiedy podpisaliśmy umowę przeniesienia własności i zakupu tej nieruchomości, upłynął rok. Okay, a ile... czyli jakby od obejrzenia do umowy przedwstępnej kilka miesięcy, od umowy przedwstępnej do umowy końcowej i pozwolenia na budowę rok. I potem od momentu prawomocnego pozwolenia na budowę do zakończenia budowy i praktycznie sprzedania ostatnich mieszkań 1,5 roku. Mhm. Czyli to nie był taki szybki flip, prawda? No to był taki quasi projekt deweloperski. Pod ustawą deweloperską byśmy to robili, prawda? Tak, z jednej strony nie był to szybki flip, ale z drugiej strony był to szybszy projekt niż taki stricte projekt deweloperski, gdzie musielibyśmy wchodzić od zera, kupować działkę i tak dalej. Okej, i dokładnie ile czasu zajęło generalnemu wykonawcy zrealizowanie tego projektu technicznie? Czyli wziął takiego strupa, taki budynek, który no, był nawet w niezłym stanie technicznym, ale żeby go zaadoptować i zrobić wszystko dookoła tego. Zawsze, kiedy realizujemy takie projekty, to przekazujemy, czy takim momentem, kiedy wchodzi generalny wykonawca, to jest zdjęcie z nas w pewien sposób odpowiedzialności za budynek i przekazanie jemu. I potem, kiedy on skończy swoją pracę, no to my przejmujemy ten budynek od niego, a najchętniej przekazujemy go od razu w tym samym momencie wspólnocie mieszkaniowej. I od momentu, kiedy generalny wziął w swoje posiadanie, czy w swoją odpowiedzialność za ten budynek, do momentu przekazania go wspólnocie mieszkaniowej minęło równo 15 miesięcy. Tam było 60 mieszkań i powiedz mi, Jacek, ile kapitału trzeba było na to wyłożyć łącznie, ile mieliśmy tam kredytu i na końcu ile tam było metrów i jaki był wynik finansowy? Okej, więc po kolei. Budynek kupiliśmy za niespełna 2000 zł do metra PUM-u. Mhm. Czyli za 5? Niecałe 6, tak, niecałe 6 milionów złotych. Potem koszty budowy to było około 11 milionów złotych, plus koszty inne związane z projektem, to łącznie było około 20 milionów złotych. Natomiast sprzedaż to jest około 25 milionów złotych. Co łatwo policzyć, daje nam około 25% rentowności i w wartościach względnych to jest około 5 milionów złotych. Zysku, tak? Do podziału tutaj na nas dwóch. Tak. Tak. Poza tym, że my daliśmy swoje pieniądze, poza tym, że zainwestowaliśmy swój kapitał, ja zainwestowałem jako fundusz, natomiast też byli inwestorzy zewnętrzni, którzy też nam jakby współfinansowali, żebyśmy nie brali całej kasy z banku, bo bank był też jeszcze współfinansującym. Tak. Mieliśmy też inwestorów takich jakby dodatkowych. Myślę, że to książkowo przeprowadzone finansowanie tego projektu, bo na początku to takie pierwsze equity włożyliśmy my i nasze spółki, bo działamy poprzez nasze spółki i nasze spółki są właścicielem spółki projektowej, która to realizowała. Potem na kolejnym etapie doprosiliśmy inwestorów z zewnątrz, którzy też mogli z nami zarobić na tym projekcie. I ostatnim elementem finansowania to był bank i ponad 11 milionów kredytu, który wzięliśmy, kredytu deweloperskiego na ten projekt. Ja uważam, że jakby każdy zrealizowany projekt mnie czegoś uczy i każdy projekt po prostu daje mi jakieś dodatkowe doświadczenia, a jakbyś ty miał powiedzieć, czego Ciebie ten projekt nauczył? Jakie wnioski wyciągasz? No pewnie byłoby ich wiele, natomiast takie główne rzeczy to jest takie, że nikt z nas nie, jako liderów tego projektu, pomimo tego, że delegowaliśmy, czy to na generalnego wykonawcę, czy na zewnętrzne biuro sprzedaży pewne funkcje, to nikt z nas, nie, czy na projektanta na starcie zaprojektowanie tego budynku, to nikt z nas tej odpowiedzialności nie zdejmie. No, ostatecznie to my odpowiadamy za wynik, to my optymalizujemy ten projekt i konkrety. Pierwszą taką firmą, którą zaangażowaliśmy, był projektant, biuro architektoniczne i oni przynieśli nam te mieszkania, rozrysowali. Już abstrahując, że całkiem nieźle te funkcje sobie policzyli, czy rozplanowali,
to miejscem, gdzie mogliśmy włączyć optymalizację i dorzucić, już teraz nie pamiętam, ale ponad 100 metrów PUM-u, to było miejsce, gdzie były wybudowane ściany między korytarzem a mieszkaniem. Czyli oni zrobili to tak, jak najprościej. Były słupy, do tych słupów przykleili ściany, co powodowało, że mieliśmy ponad 2 metry szerokości korytarzy. Jak pomnożymy to razy 5 kondygnacji, no to nagle się okazuje, że ileś tego PUM-u nam ginie przy tych samych kosztach, bo koszty budowlane byłyby dokładnie te same. W związku z tym to był taki pierwszy etap, gdzie zwiększyliśmy rentowność projektu poprzez zawężenie korytarza, nikomu to nie przeszkadza i okej, powstawały w mieszkaniach takie przestrzenie między słupem a ścianą zewnętrzną, które były może mało ustawne i gdzieś tam nie było najładniej, nie najładniej to wyglądało. W części to zabudowywaliśmy, ale mogliśmy to liczyć jako dodatkowy PUM, więc to był taki pierwszy element. Drugi element to były rozmowy z generalnym wykonawcą i znowu generalny wykonawca dostaje projekt i chętnie by go realizował jeden do jednego, tak jak jest to w projekcie. I na przykład co się okazało, że mając okna, zależało nam na tym, żeby te okna dawały jak najwięcej światła, więc projektanci dostali jasne wytyczne, macie powiększyć możliwie te okna. No i co się okazało, oni fajnie, pięknie wyrysowali, że po 10 cm powinniśmy poszerzyć istniejące okna. Tylko co to oznaczało? Oznaczało konieczność wyrwania wszystkich, już teraz nie pamiętam, ale około 180 nadproży i wstawienia nowych nadproży. I tylko po to, żeby zyskać te 10 cm dodatkowego światła z okien, no projektant po prostu mówił, wyrwijcie stare, wstawcie nowe nadproża, tak? To jest grube kilkaset tysięcy złotych, które znowu my, obserwując ten projekt na etapie realizacji, wychwyciliśmy to i powiedzieliśmy, nie, to my jedziemy z oknami w dół, ale nie, ich nie poszerzamy. Bo to będzie tańsze i szybsze i też będzie A fajnie. Nie ma dużej wartości dodanej. Więc to jeżeli chodzi, i takich rzeczy było kilka. Nie zawsze te rzeczy oznaczają obniżenie kosztu. Czasami oznaczają na przykład utrzymanie kosztu na jakimś poziomie, ale poprawienie efektywności czy jakiejś takiej użyteczności. I zwiększenie zysku ostatecznie. Tak, bo mogliśmy jakby do trzeciego elementu chcę dojść, czyli nikt z nas nie zdejmie odpowiedzialności za przychód, który generujemy z projektu. I bardzo dobrze nam się współpracuje, zresztą czy ja, czy Daniel mamy już wieloletnie doświadczenie z tym biurem sprzedaży, które nam sprzedawało ten budynek. Natomiast to nie zmienia faktu, że to my musieliśmy analizować ceny na poszczególnych mieszkań, na poszczególnych kondygnacjach, zarządzać tymi cenami w czasie, czyli w momencie, kiedy mamy dzisiaj rosnący rynek, no to nie sztuką jest utrzymać ceny te same i sprzedać po prostu za tanio. Sztuką jest maksymalizowanie przychodu z całego projektu. Okej, a jeżeli chodzi o tory kolejowe, bo tam przy samym budynku leciały tory kolejowe i one były pewnym ryzykiem. No wiadomo, że rozpatrywaliśmy, tak? To co jak teraz widzisz to? Jakby, czy tory kolejowe wpływały na sprzedaż, czy zablokowały nam to sprzedaż, czy przez to musieliśmy taniej sprzedawać te mieszkania? Nie, ostatecznie one nie miały wpływu na cenę sprzedaży, natomiast miały odrobinę wpływ na koszty wybudowania czy przebudowania, ponieważ tutaj Urząd Miasta narzucił nam konieczność zrobienia barier takich dźwiękochłonnych, ekranów, tak, które odizolowały nas od tych torów na wysokości pierwszego parteru i pierwszego piętra. Ale co potem marketingowo opakowaliśmy, bo my dla każdego mieliśmy opracowane dla każdego mieszkania ekspertyzę dotyczącą czy to drgań, czy hałasu. Dobraliśmy odpowiednio okna i potem, kiedy klient zgłaszał taką obiekcję, że ale to jest blisko torów, to my pokazywaliśmy i jesteśmy do tego przygotowani, specjalne okna i tak dalej, i tak dalej. Więc może po stronie kosztów to wygenerowało pewien dodatkowy koszt, natomiast po stronie przychodu, no to nie, no to sprzedawaliśmy. Coś jeszcze? No pewnie było wiele takich rzeczy. Jedną rzecz, którą chyba już kiedyś mówiłem w nagraniu, to jest to, że w momencie, kiedy ja kupowałem budynek, to na wjeździe na tą działkę była portiernia, która już, na którą była już wydana zgoda na wyburzenie. I ja szczerze mówiąc zakładałem wyłożenie 50 do 100 tysięcy na jej wyburzenie, wywiezienie gruzu. A Daniel jak to zobaczył, to mówi, zaraz, moment, panowie, to my włóżmy te 50 czy 100 tysięcy, ale wyremontowanie tego budynku. Zrobiliśmy piękny nowy dach, pięknie wyremontowaliśmy ten budynek. Dzisiaj on jest wynajęty, podpięte do niego są paczkomaty i generujemy co miesiąc przychody z najmu. I ile jest warty teraz ta portiernia? Szacuję, że między 370 a 400 tysięcy złotych. Więc to jest jakby dodatkowy zysk, który można powiedzieć, że z niczego jest, tak? I też mieliśmy sporo rzeczy do recyklingu, na przykład okna sprzedaliśmy, tak? Dużo stali poszło, co jeszcze, na tym zarobiliśmy tam tak, jeszcze? Poszło, bo też mieliśmy sytuację... Złomiarz deweloper. Że którejś nocy nam się panowie włamali do budynku i też chcieli wyprowadzić troszkę stali, ale... Outsourcing to chcieli zrobić. Tak jest, ale tutaj interweniowała policja i sobie poradziliśmy. No, sprzedawaliśmy tam rzeczy, które były, czy to
piec, który był, bo dzisiaj budynek podłączyliśmy do sieci miejskiej, uzyskując przez to przestrzeń, w której była kotłownia, mogliśmy tam zrobić po prostu mieszkanie, bo kotłownia była na najwyższym piętrze. No bo kotłownia też generuje jakby miejsce, tak, które trzeba oddać. To są metry, które są dane za darmo, więc jak się da coś przenieść do piwnicy, a cieplik miejski może być w piwnicy, to lepiej to zrobić po prostu w piwnicy, bo za piwnicę się nie weźmie tyle pieniędzy. Dokładnie. Dokładnie tak, a tak naprawdę ta przestrzeń w piwnicy, no nie ubyło nam przychodu, a na górze mieszkanie sprzedaliśmy po najwyższej cenie. A ja tak powiedz mi, co różni taki projekt, który robiliśmy na długiej rewitalizacji starego budynku, od takiego projektu deweloperskiego? No deweloperski pewnie jest łatwiej oprocesować i jakby robić to, nie wiem, swoimi zatrudnionymi pracownikami, bo to jest bardzo powtarzalny projekt. Natomiast tego typu rewitalizacje w mojej ocenie mają dwie kluczowe pozytywne cechy. Pierwsza to jest lokalizacja, czyli to, że można znaleźć w dobrej lokalizacji, gdzieś blisko centrum takie budynki i taka też była długa, że kiedyś to była część przemysłowa, dzisiaj to się zdecydowanie zmieniło i jest to blisko centrum obszar zabudowany dzisiaj mieszkaniówką, więc lokalizacja. I druga rzecz, którą też często akcentuję, to jest koszt zakupu stanu surowego, bo jeżeli kupujecie istniejący budynek, który musicie pewnie częściowo wyburzyć ścianki działowe, gdzieś tam odgruzować go, nazwijmy to, to i tak, jeżeli policzycie sobie, że za te pieniądze kupujecie grunt plus stan surowy już budynku, to jest znacznie taniej niż kupienie zewnętrznie gruntu i wybudowanie stanu surowego. Także to też jest oszczędność, no zaryzykuję stwierdzeniem, że co najmniej 1000 zł na metrze można zaoszczędzić. I czas tego, prawda, jeszcze dodatkowo, bo żeby zalać żelbety i iść z murami do góry, to też jest proces, który nie zrobisz tego w miesiąc, prawda, tylko to jest jakby etapami musi krok po kroku być robione, a tutaj już masz coś, co już kupujesz, ewentualnie domurowujesz, dolewasz i jedziesz dalej. Tak, i czas przeukłada się na niższe koszty finansowe i szybszą sprzedaż, bo klient nie kupuje dziury w ziemi, tylko widzi już istniejący budynek. Chwilę po tym, jak go wejdziesz, to możesz go tak naprawdę obstawić rusztowaniami i robić elewację. Jasne. My się już z Jackiem znamy paręnaście lat, ale ten projekt nam pokazał, jak zaczęliśmy bliżej współpracować, no bo ludzi się poznaje nie wtedy, kiedy jest dobrze i idziemy sobie na kawę czy na piwo, tylko wtedy, kiedy jest źle i kiedy mamy problemy. I ten projekt nam pokazał tak naprawdę, że dobrze nam się razem współpracuje, że jak były problemy, to je wspólnie rozwiązywaliśmy, ramię w ramię i to jest tak naprawdę, można się wtedy dobrze sprawdzić. I po tym projekcie z Jackiem uznaliśmy, że chcemy robić, działać dalej. Ale powiem Wam jeszcze coś, może zanim przejdę do tego, co dalej, to, że ja i Jacek jesteśmy już doświadczonymi przedsiębiorcami i już mieliśmy za sobą wiele spółek i powiedzieliśmy sobie na samym początku od razu, że to nie jest współpraca na całe życie, to nie jest małżeństwo, tylko to jest współpraca projektowa. I jeżeli będziemy dalej chcieli robić razem, to będziemy robili razem, jeżeli nie będziemy chcieli robić, to każdy może robić dalej z kimśkolwiek innym, czy samemu. I tak luźno można powiedzieć, to był taki luźny związek, natomiast skoncentrowany na projekcie. Niezależnie w tym samym czasie prowadziliśmy różne inne projekty. Ty miałeś kilka swoich innych projektów, które realizowałeś i ja też były rzeczy, które realizowałem niezależnie. Natomiast dzisiaj widzimy ten efekt synergii, widzimy to, co ja mogę wnieść w nasze projekty, co Jacek wnosi i to są kompetencje, które się fajnie uzupełniają i dzisiaj postanowiliśmy, że chcemy działać wspólnie. I działać wspólnie pod brandem Siwiec Capital i ja Jacka zaprosiłem do funduszu Siwiec Capital, żeby razem ze mną go współtworzył, żeby był i moim wspólnikiem i partnerem zarządzającym, żeby nie fundusz robił projekt z Jackiem, tylko żeby Jacek robił projekty razem ze mną w ramach funduszu. Tak? I to, co udało nam się osiągnąć w funduszu, czyli robienie flipów zdalnie dla moich absolwentów, to chcemy to jeszcze rozszerzyć, rozbudować, ale też i zwiększyć zakres działania. Poza flipami dla moich absolwentów, to jeszcze chcemy finansować deweloperów, jeżeli chodzi o finansowanie pomostowe, czyli nie będziemy płacili za działkę, budowę i za wszystko, tylko i wyłącznie za takie pomostowe finansowanie, jeżeli deweloper będzie potrzebował pieniędzy, bo jest taka potrzeba, którą widzimy, że często deweloper ma majątek, ma aktywa, ale potrzebuje, coś mu się nie spięło, na przykład potrzebuje dopłacić za działkę, którą zarezerwował sobie jakiś czas temu, a miał mieć pieniądze z jakiegoś tam tematu, ale mu pieniądze nie spłynęły, no i my możemy taką lukę na pół roku, na parę miesięcy, na rok uzupełnić, czyli niewielka kwota z dobrym dla nas zabezpieczeniem. Tak? Tak.
jakby chodzi o to, że to nie jest finansowanie, nie wchodzimy jako equity, gdzie na 2 lata pożyczamy komuś czy na 3 lata, żeby ktoś sobie zrealizował projekt deweloperski. To nie w tym rzecz. My jesteśmy tym, którzy możecie ubezpieczyć, możecie wspomóc w sytuacji awaryjnej. Tak, więc jeżeli deweloper, załóżmy, ma działkę, ale potrzebuje za nią dopłacić, potrzebuje za nią czy zapłacić i wie, że za chwilę będzie miał inne pieniądze z innych źródeł, gdzie nas, można powiedzieć, spłaci, no to jest akurat dla takich osób w całej Polsce taka opcja. Plus oczywiście poza flipami, poza tym finansowaniem. Ja bym jeszcze jedną rzecz dodał, że nie bez znaczenia jest to, że my oprócz tego kapitału, my jesteśmy w stanie wnieść pewne know-how. To znaczy, jeżeli porównuje się nasz fundusz z funduszem innymi funduszami, które realizują inwestycje w różne branże, to my jesteśmy w stanie dowieść też pewne know-how, pomóc mu rozwiązać ten problem, pokazać, jak możemy ten problem rozwiązać. Bo mamy też doświadczenie, inną perspektywę, różne kontakty, więc czasami ktoś jest sam w tym temacie, ale jest zapatrzony w ten problem i nie widzi szeroko, w szerokiej perspektywie rozwiązań. Tak? To jest druga opcja, a trzecia opcja to jest to, co robimy, czyli realizowanie własnych projektów deweloperskich, kupowanie, no, czyli to, co robiliśmy do tej pory. Trzecia noga, bym powiedział. Tak, kupujemy działkę jako fundusz, budujemy na tej działce, sprzedajemy mieszkania i to jest jakby trzecia opcja. A czwarta opcja to jest budowanie własnego portfela funduszowego na wynajem. Zarówno ja mam swoje prywatne portfolio, Jacek ma swoje prywatne portfolio, ale dzisiaj chcemy też budować portfolio jako fundusz i to jest też naszym celem. To będą budynki usługowe, ale też i budynki mieszkalne, to na czym się znamy najbardziej. Więc są takie 4 nogi. Jeżeli ktoś z Was dzisiaj tutaj oglądających nas miałby działkę do zaproponowania, tylko jeżeli chodzi o nasze projekty, to nas interesują działki w Lublinie bądź w Warszawie. Nie interesuje nas jakby inna, bo logistyka, czas dojazdu, chcemy mieć pieniądze, kontrolować je na horyzoncie wzroku, jeżeli chodzi o nasze projekty deweloperskie, gdzie to jest wielowątkowe, wieloetapowe. Natomiast jeżeli mielibyście potrzebę finansowania pomostowego, jeżeli chodzi o flipy, o deweloperkę, to w całej Polsce, można powiedzieć, Polskę, nie, za granicę nie wychodzimy, bo tam jest inna legislacja, to jak najbardziej zgłaszajcie się do nas, tutaj będzie pod spodem link poniżej, gdzie można się z nami skontaktować, wysłać zapytanie, zgłoszenie. Jeżeli macie projekt deweloperski do sfinansowania, jeżeli macie pomysł na projekt, może macie działkę do sprzedania, może jesteście pośrednikiem, który ma działkę w Lublinie bądź w Warszawie, to my chętnie takie coś zrealizujemy. Bądź jeżeli macie temat na flipa, tylko warunek jest taki, że musicie być moim absolwentem, ponieważ tylko moi absolwenci mają moją wiedzę, mają moje know-how, znają mój system i wiedzą, jak ja się w tym systemie poruszam i tylko mam zasadę, że sprawdza się najlepiej to, że finansuję flipy tylko i wyłącznie moim absolwentom. Według swojego modelu. Dokładnie. Tak, myślę, że w przyszłości będziemy jakby bardziej szczegółowo opowiadać o poszczególnych tych kierunkach działań. Tutaj z mojej perspektywy wejście do Siwiec Capital oznaczało możliwość użycia mojej wiedzy na większej skali projektów. Ja w swojej spółce mogłem to realizować pewnie w mniejszej właśnie skali, natomiast ta propozycja Daniela była dla mnie o tyle interesująca, że jesteśmy w stanie połączyć nasze kompetencje, nasz kapitał i zbudować z tego 2 plus 2, nie 4, a na pewno 6. Ty jesteś osobą, która wprowadziła spółkę na giełdę. W którym to było roku? Jak wyglądała droga wprowadzenia spółki na giełdę i powiedz mi tak szczerze, czy nie żałujesz? Nie, zdecydowanie nie żałuję, a mówiąc szczerze, to ten przyimek giełdy to był też pewien taki element, który zdecydował o tym, że stwierdziłem, że warto jest współpracować, Daniel, z Tobą. Moja historia z giełdą zaczęła się wiele, wiele lat temu, w 90 którymś roku, kiedy jeszcze notowania nie było czegoś takiego jak internet, notowania były w telegazecie, ale wtedy tego bakcyla połknąłem i od tamtej pory tak naprawdę na giełdzie inwestuję. I w 2008 roku wprowadziłem swoją pierwszą spółkę na giełdę. I doświadczenie bycia 10 lat, spółka jest dotychczas, do tej pory notowana na giełdzie, natomiast ja już sprzedałem w niej udziały, ale 10 lat doświadczenia aktywnej obecności na rynku kapitałowym dało mi doświadczenie i przekonanie, że rynek kapitałowy to jest doskonała przestrzeń do budowania biznesu. I tam chciałbym ten biznes budować, niezależnie od tego, że nieruchomości również, to jest branża bardzo i kapitałochłonna, ale i kapitałobudująca. W związku z tym połączenie branży nieruchomości z rynkiem kapitałowym to jest coś, co jest moim celem w przyszłości, myślę, że do zrealizowania też kiedyś wspólnie. Okej, okay, no właśnie dlatego też ja Ci zaproponowałem tą współpracę, bo też widzę duży potencjał w tym, żeby właśnie Siwiec Capital prowadzić w przyszłości na giełdę i jakby zrobić z tego... Czyli jednak o tym powiemy. Tak, czyli jednak o tym powiemy, bo tak się zastanawialiśmy, czy o tym mówić, ale myślę, że warto o tym powiedzieć, bo mamy bardzo ambitne plany.
w perspektywie kilku lat, co chcemy zrobić. Może nie będziemy wszystkiego ujawniali, ale pokazaliśmy jakby, którą drogą chcemy dojść do tego, żeby zbudować dużą wartość tej firmy. Tak, bo z jednej strony giełda to jest miejsce, gdzie poszczególni inwestorzy mogą inwestować swój kapitał i angażować się w to. Z drugiej strony jest to przestrzeń, gdzie spółki mogą pozyskiwać kapitał na rozwój, ale z trzeciej i z naszej właśnie perspektywy, to dla osób, które są właścicielami spółek i zarządzają swoimi spółkami, to też jest to niesamowita dźwignia rozwoju i takiego budowania biznesu. Jeżeli zbudujemy mechanizm, który działa w skali kilkudziesięciomilionowej, jesteśmy w stanie go zeskalować, właśnie wykorzystując do tego narzędzie w postaci giełdy. I takich przykładów może w Polsce nie jest ich zbyt dużo, ale tak naprawdę czy to w Londynie, czy w Stanach, to takich przykładów jest bardzo dużo, które znamy, gdzie ja na co dzień też inwestuję w takie spółki, analizuję te spółki i dlaczego kiedyś w przyszłości nie miałby to być siwiec kapitał. Okej, okay, to więc powiedz mi, jaka była Twoja droga do tego, żeby wprowadzić spółkę na giełdę? Jakby skąd ten pomysł i ile to trwało? I jak to wyglądało? Znaczy ja zdałem sobie sprawę, że w którymś momencie, po pierwsze uważam, że naturalnym miejscem spółki dojrzałej jest giełda. To znaczy giełda jest tym ostatnim krokiem, czy tam istotnym krokiem w rozwoju spółki, gdzie spółka pokazuje, jestem transparentna, jestem w stanie pokazać, na czym polega mój biznes, jestem w stanie na tym zarabiać. Jeżeli inni chcą, to mogą się do mnie dołączyć. I tak też było z moją spółką wcześniej, którą właśnie wprowadziłem, a potem sprzedałem na giełdzie. I tak też myślę, będzie tutaj w przyszłości. Czyli jeżeli my zbudujemy rentowny biznes, który jest w stanie generować kilka lub kilkanaście milionów powtarzalnego zysku co roku, to jesteśmy w stanie pójść na rynek i pokazać innym, że mogą z nami uczestniczyć. Nie tak, jak jest to dzisiaj, że uczestniczą z nami tylko wtedy, kiedy my ich zapraszamy pod konkretne projekty, ale tak naprawdę, czy Twoi absolwenci, czy osoby, które Ciebie obserwują, będą w stanie każdego dnia kupić lub sprzedać kawałek biznesu siwca. A nam to znowu z punktu widzenia nas jako emitentów, pozwala mieć na co dzień wycenę naszego biznesu, czyli powiedzieć, w momencie, kiedy rynek przecenia nasze, jakby jest bardzo optymistycznie nastawiony, to bardzo wysoko wycenia nasz biznes i nasze akcje i one będą wtedy warte X, a może się okazać, że pomimo tego, że w biznesie będzie się działo dalej to samo, że dalej rocznie będziemy zarabiać tyle samo, to w sytuacji, kiedy przyjdzie znowu jakiś COVID czy inne zawahanie na rynku, to ta wycena mocno spada, co pozwala nam na przykład odkupować potem swoje udziały z powrotem na rynku. Jacek, dzięki w takim razie, że zgodziłeś się tutaj ze mną przejechać i nagrać na temat właśnie naszej inwestycji. Myślę, że Jacka jeszcze zobaczycie nieraz na moim kanale, bo przygotowujemy naprawdę fajne projekty. Także dzięki wielkie. Dzięki. Piątka.